Dzień dobry, nazywam się Sylwester Kula i jak już mieliście okazję mnie poznać, jestem graczem. Cieszę się, że chcecie ze mną grać dalej, dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejne wyjaśnienia. Żebyście zrozumieli, co się wydarzyło w pierwszym filmie, bo ja patrząc po komentarzach zauważyłem, że tego nie do końca zrozumieliście. Mój pierwszy film jest moją wizytówką. Mój pierwszy film to moja fundacja, mój pierwszy film to ja i mój pierwszy film to wartości, które ja wyznaję. A zarazem moja pierwsza gra. Tą pierwszą grę dałem Wam, bo dzięki tej pierwszej grze każdy z Was ma okazję mnie poznać już teraz, na początku roku. A ja w międzyczasie będę miał czas odpalać kolejne inicjatywy i kolejne pomysły, które przygotowałem. Jako że to dopiero drugi film, a Wasze komentarze były dość sceptyczne, że tak powiem, delikatnie ujmując oczywiście, to wyjaśnię Wam, co będzie dalej. Jako że ja stworzyłem świat gry, a moja gra to moja wizytówka, o czym Was poinformowałem, w takim razie musicie zrozumieć mój punkt widzenia. Bo skoro Wy nie rozumiecie mojej wizytówki, i śmiejecie się z mojego doświadczenia, a ja wiem, że stworzyłem moją wizytówkę z miłości do córki i daję Wam na to dożywotnią gwarancję, to znaczy, że ja tworząc tą wizytówkę, widzicie, to jestem ja, a to moja wizytówka. Skoro Wy nie jesteście w stanie zrozumieć mojej wizytówki, ciężko będzie Wam zrozumieć mnie. Dlatego, żeby łatwiej Wam było teraz zrozumieć, to ja zrozumiałem, że muszę odwrócić proces. Bo jeśli chodzi o gry, właśnie gry, to jest główny temat. Jako że jest to moja gra, to w grach zawsze panują jasne zasady. Żebyście mogli łatwiej te zasady zaakceptować, to ja od dzisiaj jestem Game Masterem Symetrii, bo ja ją stworzyłem. Dlatego jestem pierwszym Game Masterem, a Wy, patrząc po komentarzach, jesteście nowymi graczami, którzy do tej pory nie mieli okazji poznać świata gier. Dlatego pierwsza zasada jest taka, że skoro Wy nie rozumiecie wizytówki, a tym bardziej mnie, to musicie zrozumieć, że skoro ja patrzyłem, tworząc tą moją wizytówkę, patrzyłem na całą planetę i jako że opracowałem swoją strategię jako dobry strateg, więc moja strategia, patrząc na planetę, jak mogłem spojrzeć na naszą planetę i popatrzeć co, gdzie i jak poprawić, no to zaplanowałem sobie działania tak, że od momentu, kiedy ja na nią spojrzałem, do momentu, kiedy skończył się scenariusz i powstał ten film, to ja widziałem świat, w którym chcę żyć. I dlatego, że widziałem świat, w którym chcę żyć, widziałem, że ten świat jest lepszy od waszego, postanowiłem po prostu ten scenariusz zrealizować. Żeby nie robić zamieszania oczywiście, wy musicie jedynie spokojnie poczekać, bo skoro Wy nie rozumiecie wizytówki, to ja muszę najpierw Was przeprowadzić przez ten proces, żebyście nadrobili doświadczenie, które Wam brakuje, żeby zrozumieć to, bo tylko dzięki temu, że Wy zrozumiecie to, będziemy mogli razem spojrzeć dalej. I na tym polega dynamika rozwoju. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju, najważniejsze, jeśli chodzi w ogóle o rozwój, o cel w życiu, ta wizytówka, mój film, to jest mój cel życiowy. To wizytówka to ja, od tego się wszystko zaczęło i na tym się wszystko kończy, bo ja to zaplanowałem.